W sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa na południowo-wschodnich interesach II Rzeczypospolitej. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa, aby polecił umieścić flagi narodowe z Kijem na budynkach gminy miejskich Kraków w dniu 12 lipca 2013 roku. Uzasadnienie jest integralną częścią uchwały, uchwała życie wszystkim podjęciem. Uzasadnienie ofiary praktycznych wydarzeń, głównie Polacy, ale też przedstawiciele innych narodowości II Rzeczypospolitej, mordowane przez oddziały ukraińskie UPA oraz miejscową ukraińską ludność podczas II wojny światowej i pierwszych lat na terenie pięciu przedwojennych województw: Moskiego, Lubelskiego, Stanisławowskiego, Tarnopolskiego i Gomińskiego. Zasługują na pamięć żyjących, dlatego zwracamy się do pana prezydenta o pomoc. A ja się zwracam do radnych, żeby to przeprosił. Dziękuję, panie Wyszyński. Ja też panie ja nie zgadzam poprawki, tylko pan zadecyduje, a czy nie zgłosilibyśmy się w drugim paragrafie skierować do dyrektorów szkół na terenie naszej dzielnicy. Co będzie gwarantowało nas ich no dobrze, dyrektorzy mają takie prawo, więc wiecie, że pan ja z czego nie znać. Ale to tak samo do ZP. Dużo polityków zarządzi ze a jak to skierujemy do paragrafu do szkół, to że... Jak pan to proponuje, żeby zapisać nam szkołę? Nosi się do prezydenta. Jasne, że to może być paragraf pracy. Nosi się do dyrektorów szkół, ale będzie pierwsze. A będzie to wybierzenie. Może być tak. Ale nam chodzi o to, żeby to ogarnęło całe miasto. Ja bym to zostawił w tym tak, że podejmiemy tą uchwałę, a przedzwońmy do szkoły. No właśnie. Dobrze. To tak będzie. No i tak będzie najlepiej. No to proszę, proszę panie przewodniczący. Chciałam państwu powiedzieć, że dzisiaj Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie uczczenia właśnie tych ofiar pomordowanych. Także bardzo jesteśmy na czasie, bo właśnie dzisiaj Senat podjął taką uchwałę. Że jeśli chodzi o uroczystości państwo 11 listopada, 3 maja, prezydent nie nakazuje, prezydent występuje z apelem do mieszkańców i do instytucji na terenie miasta Krakowa o wywieszenie flag. Takie komunikaty pana prezydenta się ukazują w prasie i w sposób zwyczajowy. W magistracie, no to tak jak w każdej innej instytucji, ale pan prezydent nie może się zwrócić do dyrektora o zwraca się z prośbą o wywieszenie i udekorowanie budynków. Taki apel od lat były kontynuowane. Ale my się zwracamy do prezydenta, więc nie potrzeba nam do dyrektorów szkół, do uczelni i tak dalej. Pan prezydent wyda taki komunikat. Tyle, uchwała jest dobra. Jeszcze chcę w tej sprawie, w takim razie przystąpimy do głosowania, jak państwo zawsze. Nasze osobiste. Dziękuję.